Dzień dobry Państwu, otwieram 40. sesję 7. kadencji Rady Gminy Solina. W naszym przypadku ustawowe składanie gminy wynosi 15 radnych. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że w dzisiejszej sesji Rady Gminy jest 13 radnych, co stanowi kworum niezbędne do prowadzenia obrad Rady Gminy, umożliwia przeprowadzenie ważnych wyborów oraz podejmowanie prawomocnych uchwał. Witam Panie i Panów Radnych, witam wójta gminy Solina, Pana Adama Piątkowskiego, witam Pana Marka Donowskiego, który przygotowuje dzisiejszą radę. Panie i Panowie otrzymali proponowany porządek obrad. Czy macie Państwo jakieś uwagi do proponowanego porządku obrad? W związku z tym, że nie widzę, przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem proponowanego porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki do góry. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Na 13 radnych 11 jest za przyjęciem, 2 radnych się wstrzymało. Przechodzimy do punktu 3. Dyskusja i podjęcie uchwał. Uchwała oznaczona literką A Rady Gminy Solina z dnia 12 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Polańczyk. Podstawę prawną opuszczam. Rada Gminy Solina uchwała. Paragraf pierwszy. Wyrazi zgodę na nabycie od osób fizycznych nieruchomości położonych w Polańczyku oznaczona jako działka numer 549/1 o powierzchni 0,0022H, numer 550/1 o powierzchni 0,0046H, numer 551/1 o powierzchni 0,0244H i numer 553/1 o powierzchni 0,0021H, numer 553/2 o powierzchni 0,0052H z przeznaczeniem na podbudowę ronda w miejscowości Polańczyk w ciągu drogi wojewódzkiej relacji Poczew-Cisna. Paragraf drugi, paragraf drugi, wykonanie uchwały zlecić wójtowi gminy i paragraf trzeci, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy odnośnie tej uchwały, bo tu mamy jeszcze załącznik graficzny, macie Państwo jakieś zapytania? Pan Grupa, proszę. Proszę Państwa, kilka lat temu było Pan Wysata, radny powiatowy, Pan Jasiński i jeszcze jeden Pan mówi, dobra, Jarinac, wszystko załatwione z rondem. Lata mijały, ronda jak nie było, tak nie ma. Pan wójt Adam Piątkowski, Pan magister Adam Piątkowski twierdził to samo na sesji prawie rok temu, że wszystko załatwione jest. Moim zdaniem, proszę Państwa, zaczyna się dopiero chyba teraz załatwiać, bo jeżeli my mówimy, że mamy wszystko załatwione, to czyli jest zaprojektowane to rondo, że nie potrzebuje się ziemi, że wszystko w porządku jest. A tutaj nagle dzisiaj jest uchwała przedstawiona, że musimy zaczynać. Panie magistrze, ja się pytam, na jakim etapie jest sprawa ronda w Polańczyku? Czy wy dopiero rozpoczynacie tą procedurę? Po co tą ziemię kupujecie, jeżeli pan twierdzi, że już wszystko jest? Proszę nam to powiedzieć. Panie wójcie, bardzo proszę. Panie nie magistrze, bo tak powiem do pana. Do pana ja nigdy nie mówiłem, że jest rondo już załatwione. My jesteśmy w trakcie projektowania. Szanowny pan Pierwie, projektant, który projektował rondo, odbyło się już kilka konsultacji, o których informowałem radę. Mieliśmy nawet ZOP, tak zwane, w podkarpackim zarządzie dróg wojewódzkich. Nagle w trakcie projektowania okazało się, że przepisy ustawy o drogach, gdzie taki obiekt, jak mogę tak powiedzieć, jak rondo, mają szczególne jakby określenia i wymiary. Ten obszar tutaj naszego skrzyżowania na ulicy Zdrojowej z drogą wojewódzką nie spełnił. Więc kilkakrotnie jeszcze odbyły się spotkania w Rzeszowie, w Urzędzie Marszałkowskim, z Podkarpackim Zarządem Dróg i nagle ustalono, że aby spełnić wymiary ronda, musimy napisać do ministra budownictwa i infrastruktury odstępstwo. I też obszar, jaki jest wymagany do budowy tego ronda, potrzebny jest większy. To wymaga dokonania podziału gruntów oraz przejęcia gruntów, które są w obrębie tego skrzyżowania. I to musi zrobić gmina, bo taką mamy umowę. Przepraszam, bo nie wyłączyłem. I to musi zrobić gmina, bo taka była umowa z Urzędem Marszałkowskim, że my przygotowujemy projekt, to Pan mówił, że projekt już jest, cały czas projekt jest w trakcie realizacji.
Z tego względu, żeby było zrobione to dobrze, bo tak jak Państwu mówiłem, tam są wymiary 42 metry, powinna być średnica ronda, a z tych 42 metrów nie ma. Trzeba dokładnie słuchać, bo już 100 razy o tym mówiłem, tylko niektórzy z Państwa, Pan Kuba, nie słuchał tego. Jesteśmy w trakcie, cały czas rozstrzygała się sprawa, czy na to rondo Urząd Marszałkowski pozyska pieniążki ze środków unijnych, czy będzie organizowany przetarg unijny, który ma dłuższe procedury, tam jest ponad 40 dni, to cały czas trwały tutaj jakby na ten temat dyskusje. Z tego, z ostatnich tutaj rozmów, my jesteśmy na etapie końcowym, bo jeszcze trzeba było zrobić wiele dokumentów, które są wymagane do budowy ronda. Wszystkie dokumenty środowiskowe, to Państwu chcę powiedzieć, jak Państwo się orientują, co to jest wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oddziaływania tej inwestycji na środowisko, to są pewne terminy i to bardzo długo trwa. Ponieważ w naszym kraju czasami czterokrotnie dłużej trwa przygotowywanie dokumentacji na jakieś zadanie niż już sama realizacja tego zadania. To są normalne, proceduralne jakby wymogi. Na tym etapie praktycznie projekt jest na ukończenie, czekamy na to odstępstwo i planujemy, że po wakacjach, bo już też to Państwa informowałem, nie wiem, w kwietniu nawet, że z tych wszystkich względów, tych kilku punktów, które tu wymieniłem, będzie przesunięcie realizacji inwestycji na sezon powakacyjny, bo może się czasem inwestycja przedłużyć w realizacji i wtedy byśmy mieli tutaj tą część drogi wojewódzkiej zakorkowaną na sezon, a tego chcemy uniknąć. Więc myślę, że my już przygotowaliśmy decyzję środowiskową, przygotowywaliśmy wszystkie zmiany, bo jak Państwo wiecie, to my wykonujemy ten projekt, jesteśmy po ostatnich uzgodnieniach, czekamy tylko na odstępstwo i gdzieś w sierpniu, mam taką nadzieję, będzie organizowany ten przetarg, nie unijny, bo taka zapadła decyzja, tylko zwykły, więc się wyrobimy, bo on tylko będzie trwał tam ogłoszenie 14 dni i w tym roku ta inwestycja ma być zrobiona, bo marszałek ma na to pieniądze. Cała inwestycja ma być finansowana ze środków Urzędu Marszałkowskiego. To tak w skrócie już o wszystkim. A cała dokumentacja była przygotowywana przez nas już od tamtego roku, bo ja Państwu informowałem, bo dopiero pieniążki mieliśmy w tym budżecie. Więc to bardzo, bardzo długo trwa. Żadnego projektu wcześniej ja nie widziałem. Nigdy nie mówiłem, że mamy gotowy projekt. Proszę mi tutaj czegoś takiego. Jesteśmy w trakcie opracowania projektu. Jest to projekt, który robimy w ramach porozumienia z Urzędem Marszałkowskim. Ale proszę o ciszę. Wszystko jak jakiś jeszcze... Dziękuję Panie Wójcie. Pan Marek Szymonkiewicz. Ja mam takie pytanie. Jakie są mniej więcej przybliżone koszty wykupu tych wyżej wymienionych działek? No wiem, że nie będzie to dokładne, ale taką kwotę trzeba mieć w zanadrzu, żeby... My mamy pieniążki, proszę Państwa, jak Państwo wiecie, na wykup gruntów w budżecie to jest około 70 tysięcy złotych. Jeszcze nie wykupaliśmy niczego w tym roku. Płacimy 1000 zł za, ale tutaj w tym przypadku konkretnie, wiecie Państwo, że tu będzie, aby wykupić ten areał, bo nie wiem, czy ktoś z Państwa widział, jak są te paliki pobite na działce Pana Kardasza, Pana Matury i Pana Sobczyńskiego, to jest o tych trzech osobach mówimy, że tam trzeba i rozebrać i płot, i rozebrać i obiekty, które na tym stoją, więc będziemy z tym Państwem rozmawiać. Ja nie chciałbym zdradzać tutaj szczegółów. Jeżeli to jest zwykła droga, to wiecie Państwo, że ja przyjąłem taką zasadę, tu z Państwem ustaliłem, że płacimy 1000 zł za ar, jeżeli wykupujemy. No tutaj trzeba będzie ciut więcej, takie negocjacje się już odbyły, będziemy jeszcze z nimi rozmawiać. Chcemy, żeby też Państwo nie byli pokrzywdzeni, bo tak na przykład w przypadku Państwa Matułów trzeba rozebrać kapliczkę. To jest jakiś koszt, trzeba rozebrać płot. W przypadku Państwa Sobczyńskich trzeba rozebrać kawałek tam kostki wszystkiego, więc to też wszystko będziemy starali się tym Państwu uwzględnić, bo też trzeba przyznać tutaj jakby no podziękować tym ludziom, że w ogóle oni się na to zgodzili i że takie rozmowy ustanie, więc ja będę chciał zapłacić więcej, tak żebyśmy się dogadali. To nie jest zwykła droga w polu, że płacimy 1000 zł, tylko tutaj zapłacimy ciut więcej, a pieniążki mamy. A proszę o ciszę.
Jakbyście pani, ale ja powiem, że pani Gonyszko głosu nie udzieliła. Proszę poczekać na swoją kolej, podnieść rękę do góry. Właśnie mówię, chciałem zapytać. Ale jeszcze pan jest w kolejce, proszę przeczytać. Chciałem tylko państwu powiedzieć, że jeśli państwo tam tą uchwałę uważnie śledzili, to jest suma summarum 4 ary. Pani radna Michalska była pierwsza. Już dziękuję, dlatego że już mi odpowiedział, że... W międzyczasie w trakcie swojej wypowiedzi. Mimo negocjacje, czy się państwo zgodzili. Ale jeśli się zgodzili, to fajnie. Pan radny, pan teraz na mnie, bardzo proszę. Ja tylko chciałem zapytać, z tego podziału wynika, że ten wniosek, co stoi, on nie będzie miał prawa, prawda, bytu tam, racji bytu, no to nie, no ja to tylko pytam, bo ważniejsze jest to, czy część... wyższe potrzeby do rąk, bo to staraliśmy się i dobrze, że poprzednicy mówili pan wójt, że są zgody tych właścicieli, są sprzedać. A drugie to idzie przy samej granicy pana tego Ryckiego, prawda, czyli on tu będzie mógł działać, nie, praktycznie. Państwa... To przejście będzie musiało tylko z drugiej strony, bo nie będzie można w przeglądzie. Nie wiem, czy tu można pokazać, bo ten wniosek, który jest ruchu tak zwanego no w części on i tak jako budynek znajdował się w pasie drogi wojewódzkiej przy dzisiejszym stanie ewidencyjnym. A przy tym nowym stanie ewidencyjnym to praktycznie cały obszar będzie. Tak samo to tutaj, co pan mówi odnośnie działki pana Różyckiego, to co jest rozbudowane, to co jest poza tym stosem, też wchodzi w pas drogi wojewódzkiej. No my musimy przystać na te warunki, jakie nam narzuciło tutaj Urząd Marszałkowski. No i na oczywiście na przepisy, jakie wynikają z ustawy o drogach. I tak to nie są do końca wszystkie kryteria. Tak. Radny Wójtkowski, proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Na spotkaniu w jesieni 2016 roku z działkowiciami pokazywał pan nam projekt ronda. To był ten projekt ronda. I mówił pan też, że Działkowicie będą prawdopodobnie, albo że będzie trzeba Działkowicie przesiedlić. Czy rondo będzie też obejmowało działki, które uprawiają mieszkańcy tutaj osiedla Panorama, czy nie? Proszę, ten projekt nam pan pokazywał, czy pan nam pokazywał jakiś inny projekt? To ten projekt pan pokazał. Na spotkaniu w jesieni, chyba w listopadzie. Proszę o ciszę. Szanowni państwo, ja pozwolę, panie wójcie, ja pozwolę sobie tylko tutaj się też wypowiedzieć, bo tak się akurat zdarzyło, że to rondo jest, że tak powiem, bardzo ważną rzeczą tutaj dla miejscowości Polańczyk i nie tylko dla naszej całej gminy. I miałem też przyjemność parę razy z panem wójtem jeździć, że tak powiem, na tym rondzie to, co było jesienią. To był jakby z tego szkicu, ono się w trakcie pracy ono się systematycznie zmieniało, bo się okazało, że trzeba było to weryfikować zgodnie z obowiązującymi przepisami i zawsze w trakcie coś tam wychodziło. Dlatego kwestia jest tego rodzaju, że nie jest to, że tak powiem, dokładnie ten sam rysunek, co był jesienią. On jest po prostu cały czas aktualizowany. Bardzo proszę. Szanowni państwo, w pierwszym etapie, wtedy jak było to spotkanie, myśmy mieli koncepcję. Nasz projektant twierdził, że ta koncepcja to już jest prawie gotowy projekt. Ona tyle razy została poprawiona, że nie wiem, który to już jest rysunek, bo ich było z 20 co najmniej. Natomiast jeżeli to tyczy się działkowców, proszę pana, nigdy działki, które są użytkowane jako na ogródki działkowe, tak nie możemy mówić, nie były w rondzie przewidziane. Nie wiem, kto to tam kiedyś mówił, bo najpierw mamy ten pierwszy obszar parkingów. Ale proszę o ciszę. Ta działka przecież. Działki, ogródki działkowe mamy gdzie? Najpierw budujemy CIT, później mamy ujęcie wód mineralnych, a dopiero są ogródki działkowe. To jakim prawem one miały wchodzić w rondo? Tak pan mówił na spotkaniu. Nie, ale spokojnie. Ja to nie udowodnię. Panie radny. A nie wójcie, musi pan ten telefon wyciszyć albo zostawić sekretariat. Radny Krupa, proszę. Widzicie państwo, no wójt w tej chwili sam sobie zaprzecza nam. Faktycznie pokazywane było, wójt mówił wielokrotnie, nie tylko na spotkaniach, ale i na komisjach, ale i tak samo, jak się nie mylę, to było w lutym, 26 lutego, kiedy królowo, kiedy nastąpiło na tej sesji, że mają już wszystkie stosowne zezwolenia. Z tego co wynika, to wy jeszcze nic nie macie, dopiero tą całą procedurę chcecie ruszyć. No i wójt, proszę przyznać,
musimy zakupić ziemię, musimy wykupić tą ziemię, musimy dopiero teraz nowy projekt tworzyć i tak dalej. Czyli wy dopiero teraz chcecie zawsze to całe. Do tej pory to pan tylko po prostu uprawiał kampanię wyborczą, panie wójcie. I tak musi pan powiedzieć. A nie, że pan tutaj będzie skubał gminę z łańcuchy i ściskał nam ciemnotę. No panie wójcie, no to troszeczkę szacunku dla mieszkańców, którzy oddali na pana głos. Proszę o ciszę. Panie radny, ja tylko panu powiem panu tylko tyle, że pan budował kiedyś też dom. I wie pan, jak najpierw projekt, wszystkie uzgodnienia, zmiany, trwa to pół roku czasu. Radny Marek Szołomiewicz. Ja proponuję, szanowni państwo, mamy się pochylić nad tym, czy wyrażamy zgodę, czy nie wyrażamy zgody. I potem bym się skupił, czy proponuję zamknąć dyskusję i przejść do głosowania. Padł wniosek o... Nie padł wniosek formalny. Proszę? To nie był wniosek formalny. No zaproponowałem, no. Traktujcie to państwo. Proszę, pan radny Dębiński. Jak rzadko z wójtem się zgadzam, tak muszę się zgodzić ze stwierdzeniem, że procedury trwają długo. Bo to jest prawda. Ale nie mogę się zgodzić ze stwierdzeniem, które padło z pana wójta, że coś nagle wynikło z przepisów ustawy, jeżeli chodzi o wymiary ronda. No, ustawa się nie zmieniła, tak? Przepisy były znane i to jest, ja uważam, wina projektanta, tak? W tej kwestii, że koncepcja właściwa nie była od razu przedstawiona, bo takie rzeczy, jaki obszar to powinno zajmować i na których działkach się mieścić, to powinna być chyba pierwsza rzecz, która miała być ustalona przy tej inwestycji. Bo my dzisiaj, jako mieszkańcy, będziemy ponosić konsekwencje czyichś błędów, tego, że prace się opóźnią, tak? O pół roku dajmy na to, w kwestii tego, że będziemy omijać sezon letni. Także nie możemy przekonywać, że coś nagle wynikło, bo nieznajomość przepisów to jest rzecz normalna, ale dla szarego obywatela. Kiedy ktoś stawia dom, czy robi sobie inwestycje na własnej działce, to rzeczywiście nie zna prawa budowlanego, może nie wiedzieć tego czy tamtego. Ale jeżeli działa w granicach prawa sformalizowany urząd, to tutaj sytuacja nieznajomości przepisów w tym zakresie uważam jest niedopuszczalna. To jest moje zdanie, bo to jest kwestia tego, że ta inwestycja będzie opóźniona. Proszę o ciszę. Szanowni Państwo, ja tylko chciałem Państwu przypomnieć, że my tutaj nie jesteśmy w tym momencie od tego, żeby dyskutować o opóźnieniu tej inwestycji, tylko czy wyrażamy zgodę na wykup nieruchomości, które są potrzebne, żeby ta inwestycja została zrealizowana. I chciałbym, żeby się tutaj, jak pan radny Szołomiewicz wspomniał, państwo do tego ustosunkowali, czy wyrażamy zgodę na to, żeby gmina nabyła te nieruchomości celem pobudowania ronda w Poleńczyku. Czy są jeszcze jakieś pytania odnośnie tej uchwały? Nie. W związku z tym przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały oznaczonej literką A? Proszę o podniesienie ręki do góry. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Proszę o ciszę, panie Henryku. Przechodzimy do uchwały oznaczonej literką B Rady Gminy Solina w sprawie uchylenia uchwały udzielenia pomocy finansowej województwu podkarpackiemu w zakresie utrzymania chodników ścieżek rowerowych przy drodze wojewódzkiej. Podstawę prawną opuszczam. Rada Gminy Solina uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Uchyla się uchwała nr 49 przez 334 przez 17 Rady Gminy Solina z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej województwu podkarpackiemu w zakresie utrzymania chodników ścieżek rowerowych przy drodze wojewódzkiej. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Solina i paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy macie państwo odnośnie tej uchwały jakieś zapytania? Czemu zmieniamy? Proszę? No, nie mam pytań. W związku z tym, że nie widzę pytań, przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęcie uchwały oznaczonej literką B, proszę o podniesienie ręki do góry. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Dziękuję. Uchwała oznaczona literką C Rady Gminy Solina w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla województwa podkarpackiego w zakresie utrzymania chodników przy drogach wojewódzkich na terenie gminy Solina. Podstawę prawną opuszczam. Rada Gminy Solina uchwala co następuje.
Punkt pierwszy. Gmina udziela pomocy rzeczowej województwu podkarpackiemu w zakresie utrzymania chodników przy drodze wojewódzkiej numer 894 relacji Choczew-Czarna oraz numer 895 relacji Herce Mineralne Solina-Myczków w latach 2018-2022. Punkt drugi. Pomoc rzeczowa, o której mowa w ustępie pierwszym, zostanie sfinansowana ze środków budżetu gminy w łącznej wysokości nie przekraczającej 35 tysięcy złotych. Z tego podpunkt pierwszy. W roku 2018 o wartości nie przekraczającej 7 tysięcy złotych. Podpunkt drugi. W roku 2019 o wartości nie przekraczającej 7 tysięcy złotych. Podpunkt trzeci. W roku 2020 o wartości nie przekraczającej 7 tysięcy. Podpunkt czwarty. W roku 2021 o wartości nie przekraczającej 7 tysięcy. I podpunkt piąty. W roku 2022 o wartości nie przekraczającej 7 tysięcy. Paragraf drugi. Udzielenie pomocy rzeczowej, o której mowa w paragrafie pierwszym, nastąpi na mocy umowy zawartej między gminą Solina a województwem podkarpackim. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Solina. I paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy macie Państwo jakieś zapytania? Pan Marek, proszę. Chciałbym tylko się dowiedzieć, jakiej mniej więcej pomocy rzeczowej musimy udzielać, bo mieliśmy wcześniej propozycje finansowe. No to było wiadomo, że gotówka, ale w tej chwili rzeczowa. Co mniej więcej to będzie obejmowało? Bo będziecie dopiero Państwo spisywać umowę, jak rozumiem. No ale jakiś zarys może, czego oni od nas oczekują z tej pomocy? Panie radny. Proszę, proszę. Panie wójcie, proszę pana. Szanowni Państwo, ja już kilka razy mówiłem tutaj, że jest w trakcie przygotowania program funkcjonalno-użytkowy na przebudowę dróg 894 i 895 Choczew-Czarna i Uherce-Myczków. Na tych odcinkach dróg, to nawet Państwo radni byli na spotkaniu, tutaj jeszcze z poprzednim kierownikiem tutaj kierownictwa Bustianowej, myśmy jako gmina zaproponowali pewne inwestycje typu chodniki, typu zatoki przystankowe. I to w większości nasze te wnioski zostały uwzględnione. Powiem jeszcze więcej, że teraz dodatkowo ten odcinek drogi Uherce-Solina, który był w pierwszym etapie wyjęty z tego programu funkcjonalno-użytkowego, jest włączony do przebudowy. Dlaczego my podpisujemy, nie tylko my, bo wiele gmin podpisało, ostatnio nawet Lesko też podpisało takie zobowiązanie, umowę, że będziemy świadczyć pomoc rzeczową. Dlatego, że jest tutaj takie zapewnienie, że mamy szansę na te inwestycje, na przykład na chodnik, dostać do 70% wartości inwestycji. Do tej pory zadania były realizowane w proporcjach 50-50. Teraz te gminy, które przejmą to zadanie rzeczowe, będą miały taką możliwość w przyszłości na te wszystkie zadania, które będą realizowane na drogach wojewódzkich na terenie gminy, dokładać tylko 30%, bo do tej pory musiały się dokładać do 50% kosztów całej inwestycji. Między innymi dlatego ta uchwała, chyba warto tutaj w to pójść, bo droga 895, taki ma numer Uherce-Myczków, ma być tutaj przygotowana, mamy tam i Bóbkę, mamy i Solinę, mamy i Myczków, to co było uwzględniane tutaj, więc cały chodnik od skrzyżowania, mówiliśmy o rondzie, które ma być drugie budowane na drodze tutaj do Soliny, więc to są rzeczy no, ważne dla naszej gminy, bo przede wszystkim komunikacja dla rozwoju gminy jest najważniejszym między innymi celem. Więc uważam, że tutaj nie powinniśmy nawet o tym dyskutować. Dziękuję bardzo panu wójtowi. Czy ktoś ma odnośnie tej uchwały jeszcze jakieś zapytania? Panie Henryku, pan usta cały czas mówią. Może pan to mówi. W związku z tym, że nie ma zapytań odnośnie uchwały oznaczonej literką C, kto jest za przyjęciem uchwały oznaczonej literką C, proszę podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Szanowni Państwo, informuję tylko Państwa, że 28 tego miesiąca będzie jeszcze sesja
Tak, żebyście Państwo wiedzieli, w środę dostaniecie przed Bożym Ciałem Państwo, dostaną Państwo materiały, bo to ma być 14 dni przed. I mam też taką nieukrywą prośbę i też do Państwa będę prosił Państwa o zrozumienie. Gdyby się okazało, że jeszcze 7 dni przed sesją, a dostaniecie Państwo proponowany porządek, gdyby się okazało, a szanuję też Państwa czas, bo mamy okres wakacyjny, gdyby się okazało, że jeszcze 7 dni przed sesją jakaś uchwała, ale będziemy się trzymać oczywiście terminu, jakaś uchwała by jeszcze ewentualnie musiała być dołączona, to dołączymy do Państwa do materiałów i wtedy Państwo na wspólnym posiedzeniu komisji podejmiecie, czy wtedy, że tak powiem, do wolę, czy będziemy ją dołączać do sesji, czy nie. Czy Państwo na ewentualne coś takiego się zgadzacie? Komisja 26 będą? Na pewno będzie między sesją a komisją jeden dzień roboczy, dlatego że nie może być, nie chcę tego praktykować, także komisja i zaraz na drugi dzień sesja, bo gdyby się okazało, że są jakieś sytuacje takie, że trzeba będzie gdzieś coś w jakiejś uchwale poprawić albo coś uzupełnić, to też potrzebujemy, żeby to był jeden dzień roboczy. 28 to jest środa, 26 to jest poniedziałek, także te terminy proszę sobie tutaj w swoich notesach, że tak powiem, zarezerwować. Szanowni Państwo, zamykam 40. sesję 7. kadencji Rady Gminy Solina. Panie Konradzie, dziękuję. Proszę o wyłączenie kamery.